Moi drodzy, w tym filmie chciałem wam pokazać taki utwór klasyczny autora Josepha Kiefnera. Utwór nazywa się Andantino. Joseph Kiefner urodzony był w 1776 roku w Würzburgu w Niemczech i też tam zmarł w 1856 roku. Był to skrzypek i koncertmistrz w kapelach dworskich arcyksięcia austriackiego Ferdynanda. Nie był to może wirtuoz gitary, ale skomponował wiele takich utworów na gitarę, które również są wykorzystywane w zespołach kameralnych z gitarą, duety, tria, kwartety. A tutaj właśnie wam pokażę takie amatorskie wykonanie tego utworu Andantino Josepha Kiefnera. Tutaj taki chciałem stworzyć klimat złotego wieku gitary, który się datował na 1860 rok, żeby wprowadzić taki trochę nastrój takiego romantyzmu. No bo przecież gitarzyści w tamtych czasach to nie mieli możliwości grania przy oświetleniu, tylko przyświetlali sobie tutaj świeczkami, dodawali jakieś elementy takie z kwiatami. No, była to w tamtych czasach to była jedyna rozrywka ludzi mieszkających w tamtym okresie. I każdy taki artysta był na wagę złota. Także zaraz wam pokażę, jak wykonać sobie ten utwór Andantino.